Plan prezentacji. Po pierwsze chciałem wyjaśnić, czemu się spotykamy na przykładzie tak zwanego testu Lindy. Opowiedzieć, co to jest Joomla. Przedstawić różnicę pomiędzy otwartym i zamkniętym światem. Na czym polegają te idee otwartości i zamkniętości świata. Powiedzieć kilka słów o internecie. W jaki sposób wy możecie wykorzystać internet. Opowiedzieć, co wyróżnia Joomla pośród innych narzędzi do tworzenia stron www, które możecie spotkać. No i wyjaśnić pokrótce, o co społeczność, w szczególności społeczność Joomla. To zaczynamy od testu Windy. Pewnie część z Państwa wie, na czym test Windy polega. No, ta idea pochodzi z czasów wielkiego kryzysu, kiedy tych, którzy coś mieli, czyli mieli pieniądze, było bardzo niewielu, a tych, którzy mieli pomysł, jak od nich pozyskać te pieniądze, było bardzo wielu. Sprawa sprowadzała się mniej więcej do takiej idei, że jedynym momentem, kiedy można było spróbować spotkać i porozmawiać z osobą, która posiadała pieniądze, na przykład z prezesem dużej firmy, był ten moment, kiedy on wjeżdżał albo zjeżdżał windą do swojego biura, gdzieś tam na samym szczycie wielkiego biurowca. Mówiąc prosto, było około 15 sekund, powiedzmy, żeby przedstawić tą ideę i przekonać tego prezesa do własnego pomysłu. No więc spróbujmy się wcielić w postać osoby, która jedzie tą windą z prezesem. Z prezesem i próbuje go przekonać. Wystarczy, okazuje się, psychologowie wykonali pewne badania i okazuje się, że w ciągu tych 15 sekund wystarczy odpowiedzieć na te 5 prostych pytań. Dla kogo przeznaczony jest nasz produkt, oferta? Jaki problem rozwiązuje? Do jakiej kategorii produktów, usług należy? Co wyjątkowo oferuje i jakie ma alternatywy? No to spróbujmy. No więc Joomla przyda się każdemu, kto chce efektywnie i efektownie przedstawiać i zarządzać treściami w internecie oraz budować społeczność wokół swojego produktu czy usługi. A Joomla rozwiązuje problem zaawansowanej wiedzy technicznej, by efektownie przedstawiać treści w internecie. Należy do kategorii tak zwanych otwartych CMS-ów. Za chwilę wyjaśnię każde słowo z osobna. Oferuje bardzo dobre wsparcie ze strony społeczności oraz łatwą i tanią rozbudowę funkcjonalności. No i posiada pewne alternatywy, takie jak Drupal, WordPress, Expression Engine i wiele innych. Zatem, co to jest Joomla? Tak jak wspomniane to było na poprzednim slajdzie, Joomla to tak zwany otwarty content management system. Spróbujmy rozszyfrować każde z tych słów osobna. A zatem, co to znaczy otwarty? Co to znaczy Joomla? To słowo też ma pewne znaczenie. I co to znaczy content management system? Ruszamy. Na początek spróbujmy sobie wyjaśnić różnicę pomiędzy otwartym i zamkniętym światem. Co oznaczają te idee? Idea własności prywatnej została w kapitalizmie rozciągnięta na wynalazczość. Tak się złożyło, że we współczesnym świecie nauka rozwija się trochę niezależnie od własności prywatnej, głównie dzięki idei państwa. Tu mam na myśli przede wszystkim wyższe uczelnie, które są finansowane nadal przede wszystkim przez państwa. I jest takie niepisane, albo nawet i pisane założenie, że to, co produkują uczelnie, czyli odkrycia, wiedza, która jest publikowana w różnego rodzaju periodykach, ma charakter publiczny. I ona ma wpływ również na to, w jaki sposób ma wpływ na wynalazczość. W tym sensie, że jeżeli jakieś nowe odkrycie zostało opublikowane w periodyku naukowym, no nie może już być opatentowane. Własność prywatna musi być chroniona. I tutaj też została odpowiedzialność za egzekwowanie tej idei nałożona na państwo. A spróbujmy sobie zadać pytanie, co by było, gdyby dostęp do wiedzy miał każdy? Jest to bardzo stara idea. Praktyczną realizacją jest m.in. internet, ale już wcześniej w historii ludzkości pojawiały się takie pomysły, by cała wiedza należała do ludzi. Stąd m.in. pomysły już w starożytnej Grecji bibliotek, gdzie
wiedza spisana była upubliczniana, każdy mógł uzyskać do niej dostęp, przynajmniej teoretycznie. Taką najbardziej praktyczną i egalitarną metodą dostępu do wiedzy stał się jednakże internet. Przekazywanie informacji w internecie jest możliwe dzięki zespołowi protokołów, zwanych pod potoczną nazwą tak zwanego stosu TCP/IP. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że wszystkie protokoły internetowe są jawne. Nazywane one są z angielska RFC, od skrótu Request for Comments, dosłownie prośba o komentarz. No nie, jak się to nie kojarzy z protokołami internetowymi, tym bardziej również nie kojarzy się to specjalnie z techniką, no ale tak jest. Tak się przyjęło. Publikacją tych opisów protokołów zajmuje się tak zwany Internet Engineering Task Force, czyli specjalna grupa inżynierów internetowych. I co ciekawe, nie ma żadnej formalnej władzy, która by decydowała o tym, jak wygląda zarządzanie tymi protokołami internetowymi. Każdy, dosłownie każdy, może uzyskać dostęp do tej wiedzy i może też mieć wpływ na to, co jest publikowane, jak wyglądają te protokoły. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że już sam fundament internetu jest otwarty. Każdy, dosłownie każdy, może sprawdzić, przeczytać, w jaki sposób od strony technicznej zorganizowane jest przesyłanie informacji i również każdy może próbować wywrzeć wpływ na to, jak powinno to wyglądać. I kolejnym czynnikiem, który zbliżył nas do tego, że mamy dziś internet, że wiedza jest publicznie dostępna, był postęp technologiczny. We współczesnym świecie informacja, a internet jest medium, które służy do przekazywania informacji, stała się czynnikiem decydującym o dominacji. Dosłownie. Te kraje, te grupy ludzi, te organizacje, które mają szybki dostęp do wiarygodnych informacji, decydują o tym, jak wygląda dzisiejszy świat. Zmiana kultury bycia ludzi polegała stopniowo wraz z rozwojem ludzkości na zastąpieniu siły cechującej na przykład też społeczną organizację świata, patriarchat, na rzecz umiejętności posługiwania się wiedzą i informacją. Między innymi stąd wzrost znaczenia osób do tej pory wykluczonych we współczesnym świecie. Zaczynając od kobiet, poprzez niepełnosprawnych, poprzez takie hasła jak globalizacja, ponieważ publiczny dostęp do informacji powoduje, że stopniowo pewne rozwiązania, pewne treści pojawiają się w tych regionach świata, w których wcześniej ich nie było. Jeszcze raz powtórzę, że dziś informacja to kluczowy czynnik sukcesu, taki być może banał slogan, a za jej pomocą zdobywa się dziś pieniądze, energię. Dostęp do informacji powoduje też wyrównywanie szans. Należy pamiętać, że technika i technologia nie są ani dobre, ani złe. Ich dopiero ocena moralna wynika ze sposobu ich zastosowania. Można też powiedzieć, że globalizacja czy internet spowodował też wiele złego. Tak? Tu takim najprostszym przykładem jest powszechny dostęp do treści pornograficznych, który stał się możliwy również w zasadzie dzięki internetowi. Zatrzymam się jeszcze chwilę nad tym postępem technologicznym. Spróbuję wskazać takie trzy etapy, które się wydarzyły lub wydarzają na naszych oczach, mają miejsce na naszych oczach. Pierwszym etapem była mechanizacja. To się zaczęło gdzieś tam od wieków średnich i trwa do dzisiaj. To mechanizacja na czym polega? Najprościej mówiąc, na zastępowaniu pracy głównie powtarzalnej za pomocą maszyn. Praca głównie ta powtarzalna wykonywana jest przez maszyny. No i tutaj możemy sobie wyobrazić tą koparkę, czyli kierat, taki słynny wynalazek średniowieczny, który zmienił sposób życia na wsi.
Kolejnym etapem była automatyzacja i robotyzacja. Praca oraz powtarzalne elementy myślenia zaczęły być wykonywane przez maszyny. Czyli pojawiały się całe cykle produkcyjne, które można było powierzyć różnego rodzaju automatom, prostym układom realizującym również procesy decyzyjne, ale w sposób powtarzalny. No i wreszcie kolejny etap to informatyzacja, która zaczęła się jakieś, powiedzmy, w latach 70. zeszłego wieku i tysiąclecia. Zaczął się proces pozyskiwania informacji realizowanych przez maszyny. Dzisiaj jesteśmy świadkami coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań realizujących tą informatyzację. Przykładem są te internetowe boty, czyli automaty, a takie proste programiki, które wyszukują informacje na stronach i dostarczają wymagany zestaw informacji do ich zleceniodawcy, którym najczęściej w przypadku botów na przykład jest Google. Google zbiera sobie informacje o stronach rozrzuconych w tej globalnej sieci w sposób automatyczny. No i wreszcie dzisiaj żyjemy u progu ery mechatroniki. To jest hasło, które zostało też już wymyślone paręnaście lat temu. Mechatronika to jest połączenie tych trzech terminów wcześniejszych, czyli mechaniki, automatyki i informatyki. Czyli możemy się spodziewać wkrótce robota, który będzie posiadał już jakieś niebanalne umiejętności, będzie potrafił sam wyszukać informacje, podjąć decyzję. I przykład, no już od kilkunastu lat mówi się o tym, że doczekamy się samochodów, które będą woziły ludzi bez ich udziału, bez człowieka w roli kierowcy. Wydaje się, że powoli zbliżamy się już do tego momentu. Zaparkować właśnie już można. Teraz trochę o otwartości. Dobrym przykładem wyjaśnienia, na czym ta otwartość polega, wydaje mi się komputer IBM. Dawno, dawno temu, pod koniec lat 70. w firmie IBM wytoczony został proces antymonopolowy. IBM przegrywa ten proces, zostaje zmuszony do tego, by publikować więcej informacji na temat rozwiązań technologicznych, które wykorzystuje. Zbiega się to w czasie z takim momentem, kiedy na rynku pojawiają się pierwsze komputery osobiste, czyli pierwsze komputery przeznaczone dla użytkownika indywidualnego. Wcześniej komputery były zakupowane przez duże instytucje, były przeznaczone do realizacji ściśle określonych zadań. W związku z tym, że tanieje elektronika, pojawia się szansa wyprodukowania maszyn, które będą dostępne dla przeciętnego śmiertelnika. No i właśnie to zbiega się w czasie z tym, że IBM przegrywa ten proces antymonopolowy. IBM wypuszcza na rynek pierwszy komputer przeznaczony dla użytkownika indywidualnego, który jest bardzo jawny, to znaczy jawne jest rozmieszczenie układów scalonych na płycie głównej, jawny jest też kod programu, który znajduje się w kości, która zarządza tą płytą główną. Mało tego, komputer ten ma modułową budowę, to znaczy ktoś, kto zna się na elektronice, jest w stanie przygotować karty rozszerzające, które da się wpiąć do tej płyty głównej, bo teoretycznie zwiększają one możliwości tego komputera. Dlaczego chcieć więcej? Można powiedzieć, że IBM strzela sobie w stopę z jednej strony, bo skoro wszystko opublikował, to każdy inny producent na świecie jest w stanie wykorzystać tą platformę do budowy alternatywnego rozwiązania, do budowy tak zwanego klona, czyli rozwiązania, które wiernie naśladuje funkcjonalność tego komputera osobistego. To samo dotyczy oprogramowania, które znalazło się na płycie głównej tego komputera. Inni producenci są w stanie to naśladować, są w stanie przygotować rozszerzenia.
są w stanie zmienić to, co to się tam znajduje. Co się stało? Już wkrótce na rynku pojawiają się klony, pojawiają się inni producenci komputerów, ceny komputerów spadają. Niejako to było celem urzędu antymonopolowego w USA, ale przy okazji zyskaliśmy wszyscy my, użytkownicy. Zwracam uwagę, że dzisiaj kupując komputer nie dostajemy pełnej specyfikacji technicznej tego, co się w środku znajduje. Coś później poszło nie tak. To jest taka refleksja, z którą chciałbym Państwa zostawić. Zwracam też uwagę, że taka sytuacja otwartości, modułowości nie powtórzyła się w momencie, w którym na rynku pojawiły się telefony komórkowe. Co producent telefonów komórkowych, jest to zupełnie inne rozwiązanie. Nie są ze sobą nijak zgodne. Wielkim wysiłkiem Unia Europejska wymusiła chociaż standard wtyczki zasilającej telefony komórkowe. Bo i to jeszcze kilka lat temu nie było oczywiste. Teraz parę słów o tym, czym jest sprzęt, czym oprogramowanie, jaki jest stosunek tych dwóch pojęć do siebie. Przyda nam się właśnie to do zrozumienia idei otwartości. Sprzęt, ten elektroniczny, który znajduje się w komputerach, telefonach, w coraz większej liczbie urządzeń, które nas otaczają, ma możliwość tak na dobrą sprawę po prostu bardzo szybkiej realizacji powtarzalnych operacji logicznych i arytmetycznych. I to jest wszystko, co potrafi zrobić. Natomiast oprogramowanie, które wykorzystuje sprzęt, wykorzystuje procesor, wykorzystuje te układy logiczne, które się znajdują w elektronice, pozwala na zmianę funkcjonalności sprzętu poprzez zmianę sposobu, ściśle mówiąc kolejności, na przykład realizacji operacji logicznych i arytmetycznych. Teoretycznie uzyskujemy więc dodatkowe funkcje, płacąc jednorazowo za sprzęt, który jest tą podstawą do działania oprogramowania. I tu parę słów o przygotowaniu oprogramowania. Jak to wygląda? Tu celowo na slajdzie umieściłem fragment tak zwanego kodu źródłowego, czyli kodu przygotowywanego przez programistę. Zawiera on pewne specyficzne wyrażenia, które przypominają w pewnym stopniu język. Co chciałem tu pokazać? Chciałem pokazać, że by przygotowywać kod źródłowy, potrzebne są specjalistyczne kompetencje, czyli postawa, wiedza, umiejętności, pewne specjalistyczne narzędzia, czas, no i wymagana jest pewna też jakość tego, co jest tworzone. Często w dyskusjach pojawia się pojęcie kodu wykonywalnego i kodu źródłowego. O co chodzi? Wrócę tutaj. Sposób przechodzenia od kodu źródłowego do kodu wykonywanego wygląda tak. Najpierw wsadzamy programistę, tego właśnie kompetentnego, z narzędziami, potrafiącego stworzyć program, zapisać te instrukcje logiczne i arytmetyczne. Później używamy specjalnego narzędzia, które się nazywa kompilator, które przetwarza ten tekst przygotowany przez programistę do postaci kodu assemblera, a czasami od razu do postaci kodu wykonywalnego. Czym jest ten kod wykonywalny? Kod wykonywalny jest zapisem tych instrukcji przygotowanych przez programistę w sposób zrozumiały dla maszyny, dla procesora. Tu przykład takiego kodu wykonywalnego. Co się rzuca w oczy? Jest to nieczytelny dla człowieka na dzień dobry. No po drugie, trudno powiedzieć, co się stanie, jak coś tu zmienimy. Czy dalej będzie działać. Czyli mówiąc najprościej, no nie nadaje się raczej do zmiany edycji, bo gdy tutaj coś zmienimy, program przestanie prawdopodobnie działać. Jest prawdopodobieństwo bardzo wysokie, może z wyjątkiem kotów i małych dzieci, które mają takie tendencje do odkrywania niemożliwych rozwiązań, że jeżeli tutaj zmienimy pojedynczą, nawet pojedynczy znaczek, to ten program przestanie działać. Kod wykonywalny ma jednakże pewną cechę, która też wynika z pewnych rozwiązań technologicznych przyjętych w przeszłości, że nadaje się do kopiowania. Stosunkowo łatwo jest go przenieść z jednej maszyny na drugą. Jeszcze raz chciałem tu podkreślić, że każda zmiana
tego produktu końcowego, którym jest kod wykonywany, wymaga znajomości kodu źródłowego i przejścia tej całej drogi przez kompilację od początku. Jeszcze raz, kod źródłowy to jest pewien zapis algorytmu, czyli przepisu na realizacji programu. Jest on czytelny dla człowieka w odpowiednich kompetencjach. O ile jesteśmy w posiadaniu narzędzi pozwalających na przetworzenie tego zapisu w postaci źródłowej do postaci wykonywalnej, mamy wszystko, czyli mając kod źródłowy teoretycznie jesteśmy właśnie i praktycznie też jesteśmy, stajemy się właścicielami oprogramowania. No możemy z nim zrobić wszystko. Czy aby na pewno? Powstał pewnego rodzaju spór, który trwa do dzisiaj. Powstał on u zarania dziejów, w momencie, w którym zaczęły się pojawiać właśnie pierwsze komputery osobiste. Nie wiem, czy Państwo poznajecie tego człowieka po lewej stronie. Tego po prawej raczej tak. Ten po prawej to Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi świata, twórca korporacji Microsoft. Ten po lewej jeden z biedniejszych. Tak, a ten po lewej jeden z biedniejszych, pomimo że mieli bardzo podobny stan. Obaj uczęszczali do Harvard University, znają się osobiście, jest pomiędzy nimi stosunkowo nieduża różnica wieku. Ten człowiek po lewej to Richard Stallman. Jest nieco starszy od Billa Gatesa, bodajże o 5 lat. I co ich tak poróżniło? Stosunek do efektów pracy programisty. Stallman twierdził, że użytkownik powinien być właścicielem oprogramowania, czyli jeżeli ktoś z nas kupuje jakikolwiek program, no na przykład edytor tekstu, powinien wraz z wersją wykonywalną tego programu dostać również kod źródłowy. Powinien mieć prawo do wglądu do tego kodu źródłowego, prawo do modyfikacji, prawo do kompilacji, prawo do podzielenia się tym z innymi użytkownikami. Natomiast Bill Gates otwarcie w jednym z artykułów odniósł się do tych tez głoszonych przez Stallmana, mówiąc, że byłoby głupotą, gdyby twórca programu oddawał użytkownikowi efekt swojej pracy. Bo użytkownik uzyskałby niezależność od programisty. Bill Gates innymi słowy obawiał się, że każdy z nas, jak tu siedzimy, czym prędzej ruszy, zacznie się uczyć programowania, zmieniać kod źródłowy, kompilować i cóż to się będzie działo. Oprogramowanie to jest pewna relacja pomiędzy autorem tego programu a użytkownikiem. Zasady pomiędzy użytkownikiem kupującym oprogramowanie a autorem oprogramowania reguluje pewna umowa prawna. Z nieznanych przyczyn tę umowę prawną zaczęto nazywać licencją. Nie rozumiem, czemu tak się stało, no ale tak się przyjęło. Więc bardzo często mówi się o licencji, a program de facto jest to po prostu umowa prawna. Licencja najczęściej definiuje przedmiot umowy oraz prawa użytkownika. Co charakterystyczne dla umów dotyczących oprogramowania, najczęściej nie definiuje odpowiedzialności autora przed użytkownikiem. Tu radzę zajrzeć do dowolnej licencji. Jednym z pierwszych zdań jest napisane, że autor programu nie bierze żadnej odpowiedzialności za efekt działania tego programu. Można powiedzieć, że ilu autorów oprogramowania, czyli ile firm piszących oprogramowanie, tyle typów licencji. Generalnie jednak rozróżnia się następujący podział. Licencje otwarte, zaraz wyjaśnię, co to znaczy GPL, ale tak tutaj wspomnę, że to są GPL i pochodne, oraz licencje zamknięte, nazywane wspólnie akronimem EULA. Zaraz też wyjaśnię, co to znaczy. Zatem właśnie, czym jest to otwarte oprogramowanie? Myślę, że już część z Państwa się domyśla na podstawie tego, co powiedziałem do tej pory, że wolne oprogramowanie znaczy mniej więcej tyle, ile mówią zapisy pewnej licencji, która definiuje właśnie tę relację pomiędzy użytkownikiem a programistą. I GPL to znaczy General Public License, to jest w tłumaczeniu ogólna licencja publiczna i ona została, pierwsza jej wersja została napisana i upubliczniona przez Richarda Stallmana. Celem powstania tej licencji jest przekazanie użytkownikowi szeregu praw, nazywanych wolnościami. Są to wolność uruchamiania programu w dowolnym celu, wolność zerowa, wolność analizowania, jak program działa, jak dostosowywania go do swoich potrzeb, wolność pierwsza,
Wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu, wolność druga. Wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich korzystać cała społeczność. I to jest wolność trzecia. To teraz spróbujmy zestawić wiedzę o wolnym oprogramowaniu z tym, co wiemy o zamkniętym oprogramowaniu. EULA to inaczej End User License Agreement, czyli umowa końcowa licencyjna z użytkownikiem oprogramowania. Niezależnie od tego, jaka firma przygotowuje EULA, znakomita większość tych umów zawiera następujące warunki. Program może być uruchamiany tylko w określonym celu. Kontrawolność zerowa. Użytkownikowi zabrania się analizowania, jak program działa, czyli tak zwanego procesu deasemblacji i ponownej kompilacji, czyli kontrawolność pierwsza. Zakazuje się rozpowszechniania kopii programu, nazywając to piractwem. Czyli to jest kontrawolność druga i zakazuje się zmiany programu, co i tak nie jest możliwe bez reasemblacji, czyli bez złamania też jednej z tych wcześniejszych wolności. To w zasadzie wyjaśnia, czym jest otwarte oprogramowanie. Jeszcze raz wróćmy. Jeżeli jakiś program jest otwarty, użytkownik może z nim zrobić wszystko. Pytanie, czy skorzysta? Przynajmniej może. Przepraszam. Idea otwartości została rozciągnięta znacznie dalej. Pewnie część z Państwa zna licencję Creative Commons dotyczącą utworów literackich, zdjęć, utworów muzycznych. Znakomita większość treści, które są opublikowane w Wikipedii, objęta jest tą licencją. Również sporo blogerów, także w polskim internecie, wykorzystuje tą licencję do publikacji treści. Kolejny przykład otwartości wokół nas to otwarty sprzęt, czyli open source hardware, czyli sprzęt o otwartej dokumentacji, o otwartym sposobie wytworzenia. Karierę na świecie w tej chwili robią dwa takie rozwiązania sprzętowe. Być może Państwo o którejś z nich słyszeli. Pierwsza to projekt Arduino. To jest projekt otwartego sprzętu wykorzystującego prosty mikrokontroler. Dzięki temu można sobie tworzyć proste projekty wykorzystujące ten mikrokontroler jako swego rodzaju rozszerzenie do komputera. To co można zrobić? To można sobie na przykład napisać program włączający, wyłączający światło w określonej godzinie. Można zbudować małego robota w oparciu o Arduino i tak dalej, i tak dalej. Raspberry to jest podobny projekt, podobny jest pomysł, z tym, że platforma jest znacznie silniejsza, to znaczy mocniejszy procesor, szybszy, większa ilość zasobów do wykorzystania. Przykładowo, dzięki temu, że to na zdjęciu jest właśnie Arduino, przykładowo, że cała konstrukcja tego sprzętu jest jawna, wiadomo jak to jest, jak to skonstruować, jak to można sobie samemu zrobić. Inne firmy też mają dostęp do tego, jak wykonać taką platformę. Cena takiego rozwiązania zaczyna się w tej chwili od około 30 zł. Za 30 zł można sobie kupić taką platformę sprzętową. Oprogramowanie jest za darmo. Jest jawne i otwarte. W przypadku Raspberry podejrzewam, że nie pamiętam prawdę mówiąc, ale podejrzewam, że cena jest nieznacznie wyższa. Kolejny przykład, myślę, że doskonale wszystkim znany i na dobrą sprawę najłatwiej go sobie utożsamić z otwartością, to książki kucharskie. Jest to de facto zapis algorytmu. Jak zrobić, nie wiem, jakąś potrawę, budyń. Kolejny przykład to farmacja. Jest taki projekt Open Source Drug Discovery, czyli otwarte leki. Jest on wykorzystywany w krajach rozwijających się, w Afryce, w Azji, do produkcji przynajmniej podstawowych leków. Spojrzałem sobie z ciekawości na listę tych otwartych, zarejestrowanych projektów, takich dużych, już znaczących, rozpoznawanych, dotyczących różnego rodzaju rozwiązań
nie bezpośrednio związanych z oprogramowaniem było ich już ponad 30. I tu jeszcze na końcu takie zestawienie. Znamy wszyscy to, bo chyba, tą ideę copyright, która jest umieszczona między innymi na wszystkich książkach. Istnieje też idea copyleft, między innymi realizowana przez te licencje Creative Commons. I tak wygląda logo. Po prostu zaprzeczenie, odwrócenie tego logo copyright. No i zróbmy sobie małe ćwiczenie, ćwiczenie umysłowe, związane z otwartością. Wyobraźmy sobie otwartą pralkę automatyczną. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie tworzyć własne programy na tą pralkę, którą mamy w domu. Na przykład możliwość, uzyskujemy w ten sposób na przykład możliwość wydłużenia pewnych cykli. Może któraś z Pań chciałaby, żeby wirowanie trwało dłużej. A może chciałaby, żeby pranie zasadnicze trwało dłużej. No i co? Wyślemy pytanie do producenta, jak to zrobić? On nam odpowie, że nie jest to możliwe, jeśli w ogóle nam odpowie na to pytanie. Gdybyśmy mieli natomiast otwartą pralkę, pralkę z możliwością zmiany kodu, moglibyśmy przynajmniej poszukać, czy ktoś inny już nie podjął się takiego wyzwania, nie zmodyfikował sposobu sterowania tą pralką. Idźmy dalej. Gdyby ta pralka rzeczywiście była otwarta, byłoby na rynku sporo części zamiennych. Byłby więcej niż jeden producent części zamiennych. W razie gdyby się coś popsuło, bylibyśmy w stanie nabyć to taniej, a być może nawet zrobić sobie to sami. Dzięki tej otwartości wiedzielibyśmy, jak tą pralkę naprawić. Wiedzielibyśmy, jak jest zbudowana. Taki przykład z życia. Parę lat temu do sieci wyciekła specyfikacja procesorów wykorzystywanych w aparatach fotograficznych firmy Canon. Od razu tu zaznaczam, że nie do lustrzanek, tylko do tych prostszych aparatów, tych tak zwanych małpek. Proponuję Państwu zajrzeć na stronę tego projektu CHADK. Każdy może sobie pobrać program, dzięki któremu możliwe jest zmodyfikowanie sposobu działania naszego aparatu. Pod warunkiem, że jest to właśnie aparat firmy Canon. Nie dziwi chyba, że nie jest to zbyt popularny projekt. Czy otwartość to nowy, wspaniały świat? No to też chciałbym Państwa zostawić z tym pytaniem po tej prelekcji. Ale zwrócić też uwagę na to, co dzieje się już w tej chwili. Nową erę otworzymy drukarki 3D i skanery 3D. Dziś można już sobie wyobrazić, że w domowych warunkach będzie możliwe wydrukowanie, stworzenie sobie brakujących lub uszkodzonych części. No i tu wrócę do tej otwartej pralki. No załóżmy, że nie wiem, pęka nam no to pokrętło sterujące z przodu do wyboru odpowiedniego programu. Gdybyśmy mieli drukarkę 3D i gdyby ta pralka rzeczywiście była otwarta, mielibyśmy szansę wytworzyć sobie to pokrętło samodzielnie. Czy to jest science fiction? No nie. 2 miesiące temu na stacji kosmicznej doszło do awarii jednego z aparatów. Zarządzający tą misją doszli do wniosku, że należy wysłać informacje o budowie tego przedmiotu na stację kosmiczną, gdzie była już drukarka 3D. Pracujący tam astronauci sami sobie dorobili brakującą część. Ceny tego typu urządzeń znacząco spadły, rozdzielczość wzrosła. Zapraszam, możecie Państwo sobie sprawdzić w internecie. Ich ceny już w tej chwili spadły poniżej 2,5 tysiąca złotych. Myślę, że za rok będą jeszcze o połowę tańsze. Pojawiają się nowe wyzwania w związku z tym, na przykład samoreplikacja maszyn. Do tej pory domena science fiction. Radzę sprawdzić, w internecie jest już projekt dotyczący samoreplikujących się drukarek 3D. Fundament otwartości. Wspomniany wcześniej Richard Stallman, twórca tej licencji GPL, on ją wymyślił i stworzył pierwszą wersję. Stworzył ją pod wpływem osobistych doświadczeń. Jakich? Czego uczą nas rodzice od najmłodszych lat? Potrzeby dzielenia się z innymi. Tak jak zabawy w piaskownicy, gdzie dzieci są uczone od tego, żeby dzielić się tą łopatką, grabkami, wiaderkiem.
Z biegiem czasu tracimy tę naturalną zdolność, pomimo przykazów, wyraźnych przykazów religijnych, między innymi tej religii panującej na terenie naszego kraju i tego rodzicielskiego wychowania. Wolimy zamykać, chronić. Otwarty kod to kod widoczny dla innych. Inni mogą go modyfikować, udoskonalać i kwitować błędy. To jest jedna z korzyści, które uzyskujemy dzięki otwartości. W przypadku Stallmana motywacja była także bardzo konkretna. On pracował w jednym z laboratoriów znajdujących się w pobliżu Harvardu. Mieli tam drukarkę. W pewnym momencie stara drukarka się popsuła, przyszła nowa. Ta nowa drukarka nie pozwalała na optymalną, zdaniem Stallmana, obsługę wielu zadań ustawiających się w kolejce. Tam trzeba było podejść, odebrać pracę i podejrzeć, wcisnąć guzik. I Stallman wymyślił, że przecież wystarczy zmodyfikować kod zarządzający pracą tej drukarki, żeby pozbyć się uciążliwych spacerów. Ku swojemu zdumieniu odkrył, że nie może w łatwy sposób uzyskać dostępu do oprogramowania tej drukarki, no to starym sposobem zadzwonił do producenta i poprosił, żeby ten przysłał mu ten kod. Obiecał jednocześnie, że po jego modyfikacji odeśle zmienioną wersję, dzięki czemu producent będzie mógł kolejne urządzenia sprzedać z tą udoskonaloną wersją. Po jego zaskoczeniu producent odmówił. Stallmanowi zapaliła się lampka. Zadał sobie pytanie, czy w taki sposób ma wyglądać ludzkość? Czy będzie mógł jeszcze kiedykolwiek dzielić się swoją pracą? Jednocześnie, albo wkrótce po tym zdarzeniu, zaproponowano mu wykonanie aplikacji, która miała tam realizować jakieś skomplikowane zadanie, ale wymóg, który został wpisany do kontraktu, to aby kod wynikowy, który zostaje stworzony przez Stallmana, nie był jawny. Tu znowu Stallman zadał sobie pytanie, czy chce, aby produkty jego pracy należały tylko do jakiejś firmy, nie były domeną ludzkości. No, odpowiedział na oba pytania jednak negatywnie. Zastanowił się, jak wpłynąć na rozwój oprogramowania w taki sposób, żeby było ono otwarte, i efektem było właśnie wymyślenie tej licencji GPL. Przykłady aplikacji otwartych. One są, jest ich sporo. Wystarczy się rozejrzeć. Na samym środku największe logo to logo GNU. GNU, czyli antylopy. GNU, przy okazji jest to logo organizacji wspierającej otwartość kodu źródłowego. W lewym górnym rogu logo systemu GNU Linux. Pewnie nazwa przynajmniej jest Państwu znana. U góry logo programu FreeCAD, który może być wykorzystywany do modelowania 3D. Ja może tak powiem, wybór tych aplikacji tutaj jest czysto subiektywny. Ja wybrałem te po prostu, z których korzystam na co dzień. Tak, ten komputer, który się znajduje w tej chwili na stole, chodzi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Mam też tam FreeCAD'a. Mam GIMP'a. GIMP to jest program do grafiki rastrowej. Konkurent Photoshopa. Być może za parę lat już wreszcie dogoni funkcjonalnie Photoshopa. LibreOffice, alternatywa dla Microsoft Office. Dalej Joomla. Właśnie dlatego już tu jesteśmy i dlatego mówię o otwartości tego oprogramowania, bo Joomla jest właśnie też przykładem aplikacji z otwartym kodem. Inkscape. Polecam. Bardzo fajna aplikacja do grafiki z kolei wektorowej. Powiedzmy, że funkcjonalnie, przynajmniej w pewnym zakresie, jest to równoważnik takich aplikacji jak Corel. Tu jest logo aplikacji Octave, która naśladuje pakiet obliczeniowy MATLAB. Może część Państwa też zna ten pakiet MATLAB. No i w prawym dolnym rogu jeszcze umieściłem małą ikonkę innego systemu operacyjnego, otwartego BSD. Internet, proszę Państwa, jeszcze jest otwarty. Czyli wiedza, informacja, która się tam znajduje, jeszcze jest otwarta.
Można na internet spojrzeć jako na ogromną liczbę ludzi połączonych ze sobą za pomocą szeregu technologii. Ten element technologiczny jest ciągle obecny, choć gdzieś tam w tle. Technologia dała ludziom szansę na w miarę nieskrępowaną wymianę myśli. Póki co możemy dzielić się z innymi informacjami i czerpać z tego tytułu korzyści. A co to ma wspólnego z Joomla? Słowo Joomla znaczy razem. Jest narzędziem, które umożliwia nam, użytkownikom, odpowiedź na pytanie, do czego wspólnie możemy wykorzystać internet. Dzięki Joomla możemy m.in. zbudować społeczność, zbudować więzi, ulepszyć komunikację, czy też dać podwaliny pod tą komunikację, a także przygotować stronę www, sklep, blog. Joomla jest platformą, którą opiekuje się fundacja o nazwie Open Source Matters, a słówko CMS oznacza Content Management System, czyli system do zarządzania treścią. I co bardzo ważne, Joomla jest dostarczana użytkownikowi zgodnie z licencją GPL, czyli tą licencją dającą maksymalną wolność użytkownikowi. Co wyróżnia Joomla? Jest wiele narzędzi typu CMS, także komercyjnych. Jest jeszcze więcej narzędzi, które pozwalają przygotować stronę www, w tym kilka darmowych, kilka też otwartych. Są też dedykowane narzędzia, na przykład komercyjne, pozwalające na przygotowanie forum, sklepu. Dlaczego zatem Joomla? Moim zdaniem, ponieważ Joomla to narzędzie zaprojektowane od podstaw z myślą o nawet początkującym użytkowniku, czyli takim, który nie posiada specjalistycznych kompetencji, Joomla pozwala przygotować stronę www skupiającą wielu różnych użytkowników, posiada bardzo wiele gotowych rozszerzeń, dosłownie tysiące, które zwiększają funkcjonalność tego, co dostajemy na samym początku, ale przede wszystkim, i celowo umieściłem to na końcu, posiada wspaniałą społeczność, która gotowa jest nawet do takich inicjatyw jak ta dzisiejsza. Tu podaję przykłady przynajmniej logo niektórych rozwiązań CMS, które są alternatywą dla Joomli. A więc jest to WordPress, Drupal i pozwoliłem sobie wyszukać w internecie rozwiązania komercyjnego, które się nazywa Expression Engine. No i teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co tworzyć społeczność? No, najprościej z mojego punktu widzenia można odpowiedzieć tak. Jeszcze nie do końca wiadomo. Być może jeszcze tego nie wiesz, ale nadal nie wiadomo, po co jest Facebook. Jako przykład portalu społecznościowego. Przypominam ten film, może niektórzy widzieli, poświęcony projektowi Facebook, gdzie dochodzi do w pewnym momencie do kluczowej rozmowy biznesowej pomiędzy autorem tej platformy a człowiekiem, który ma kasę. I on się tak pyta, no ale po co to jest? Co będziemy z tego mieli? No i odpowiedź jest, jeszcze nie wiadomo, ale zobacz, ile ludzi się tym interesuje. Próbując odpowiedzieć na to pytanie alternatywnie, może kierować nami chęć zysku lub poprawy jakości. Duże i średnie firmy już zaczęły dostrzegać, że zbudowanie więzi z klientem to kapitał. Przykładem są programy lojalnościowe. Oczywiście no, są programy i programy. Niektóre wręcz nękają użytkownika, prawda? Próbując go przywiązać za wszelką cenę. No, zostawmy ten wątek. Inna odpowiedź, po co tworzyć społeczność? Żeby poruszyć pewne emocje, na których być może też da się zarobić. Tu przykładem jest niesamowita kariera, jaką parę lat temu zrobił portal Nasza Klasa. Jak z ciekawości sprawdziłem, Nasza Klasa cieszy się mniejszą popularnością, nadal bardzo znaczącą. Po co jeszcze tworzyć społeczność? Z potrzeby niesienia pomocy, z potrzeby dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Nigdy nie otrzymamy tak szybko i wchowo pomocy nigdzie, jak na forach internetowych. To jest pewnego rodzaju fenomen. Pójdziemy do mechanika z problemem w naszym samochodzie, tak pokiwa głową, powie, no wie pan co, ja to bym to wymienił. I będzie to kosztowało tyle i tyle. Wystarczy poszperać chwilę w internecie,
ten sam mechanik, być może pod pseudonimem jakimś, na innym forum podzieli się informacjami bardzo szczegółowymi, często wręcz nie do zdobycia w inny sposób. Takim przykładem jest właśnie kod do tego procesora w aparatach fotograficznych, który pojawił się na jednym z forum. Jeszcze inaczej próbując odpowiedzieć na to pytanie. Dzięki społecznościom jesteśmy w stanie zrealizować odważne projekty. Każdy projekt, liczając w to projekty prospołeczne, opiera się na społecznościach. Zaraz odpowiem dlaczego. Jeszcze tylko tu kilka słów o obrazkach. W lewym górnym rogu logo portalu polakpotrafi.pl. Dzięki temu portalowi każdy z nas, przynajmniej teoretycznie, jest w stanie zebrać pieniądze na potrzeby swojego projektu. Facebook, no to jest standardowy przykład tego, że jeszcze nie bardzo wiadomo, po co jest społeczność. Projekt pozaspołeczny to szlachetna paczka. Może część z Państwa zna tę ideę. Raz do roku zbierane są pieniądze dla konkretnych ludzi, zaspokajane potrzeby konkretnych potrzebujących. Wróćmy do pytania, dlaczego projekty opierają się na społecznościach? Ponieważ projekt to po polsku przedsięwzięcie. Często dużych przedsięwzięć nie da się zrealizować samodzielnie. Do ich realizacji potrzebna jest praca zespołowa, różnorodne kompetencje, różnorodne osobowości. Dzięki internetowi możemy znacznie więcej. Poszerzył się krąg potencjalnie zainteresowanych. No na przykład dzięki temu portalowi Polak Potrafi. Jesteśmy w stanie szybko zainteresować większe grono potencjalnych odbiorców naszym pomysłem. Być może wśród z nich znajdą się współpracownicy. Być może wśród z nich znajdą się sponsorzy naszego projektu. Warto marzyć odważnie. Taki jest wniosek. Przykład. Właśnie nie sam. Miałem taką potrzebę, żeby na mojej stronie zdjęcia wyświetlały się w określony sposób. Poszukałem. Okazało się, że wśród dostępnych narzędzi nie ma takiego, które realizowałoby tą koncepcję, którą miałem. Poprosiłem o pomoc znajomych, przyjaciół. I tak powstało rozszerzenie JASIC, które jest jedną z galerii dla Joomla. Można powiedzieć wprost, sam nie byłbym w stanie tego zrobić, albo zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Dzięki pomocy innych, dzięki wykorzystaniu siły i odwagi innych osób, projekt udało się zrealizować. Skoro udało się mi, udać się może również Wam. Jeszcze teraz takie przewrotne pytanie. Czy jesteśmy zadowoleni z treści znajdowanych w internecie dzisiaj? Czy internet dzisiaj wygląda tak, jak tego oczekujemy? Zacznę od wiadomości. Gdzieś zaczyna, mam wrażenie, dzisiaj znikać jakość przekazu, zastępowana jest szybkim obrazem i dźwiękiem. Inny przykład. No, kiedyś internet stwarzał duże możliwości do dyskusji, do wymiany myśli. Dziś dużo jest anonimowych, niemoderowanych forów internetowych, że nie wspomnę o forach trójmiejskich, gdzie przypominają one rynsztok i upust dla osobistych frustracji tych użytkowników. Kolejny przykład miejsca, gdzie internet bardzo by się przydał, gdzie mógłby odegrać ważną rolę, to demokracja. Podczas ostatnich wyborów samorządowych nie znalazłem ani jednego portalu, który rzetelnie porównywałby programy poszczególnych kandydatów, na przykład z obszaru danej gminy, powiatu, województwa. Zbliżają się wybory prezydenckie. Czy łatwo jest porównać oferty wyborcze kandydatów na prezydentów? Czy jest jakieś miejsce, gdzie można by to zrobić? Handel. Mali handlowcy jeszcze nie nauczyli się, jak ważne są więzy ze stałym klientem. Duzi handlowcy z kolei przeginają, tworząc spam, zasypując nas informacjami na temat swoich ofert. Wniosek? Jest jeszcze wiele do zrobienia. Świat czeka na Ciebie i na Twoje pomysły. Internet to globalna szansa. Joomla może być także sposobem na życie. Można godnie żyć, tworząc rozszerzenia, szablony, podręczniki. Joomla stwarza doskonałą szansę na komercjalizację pomysłów w skali globalnej. Przykłady?
o Joomla Monster, której prezes siedzi tutaj na sali. Firma o zasięgu globalnym, tworząca rozszerzenia, których odbiorcami są ludzie na całym świecie. Inny przykład to książki, które znajdują się tutaj na stole, autorstwa kolegi Sławka, którego dziś akurat nie ma z nami. Jedna z książek Sławka została książką roku wydawnictwa Helion w roku 2013. Sławek był w stanie skomercjalizować swoje hobby, swoje zainteresowania. Inny przykład to firma Sixiu Radka Suskiego, który pochodzi z Polski, mieszka w tej chwili w Niemczech. Jest to kolejna firma o zasięgu globalnym, tworząca rozszerzenia dla użytkowników na całym świecie. To właśnie tą szansą jest też ten internet. Dostęp do klientów na całym świecie. Dziękuję na koniec za uwagę. Na sam koniec chciałem zwrócić uwagę, że cała ta prezentacja została stworzona dzięki otwartym narzędziom. Do stworzenia szablonu prezentacji i samej prezentacji użyłem narzędzia LibreOffice Impress. Obrazki, znakomita większość oprócz kilku zdjęć, które znalazłem w internecie, pochodzi ze strony openpeople.org. Niektóre z nich wyedytowałem za pomocą narzędzia Inkscape. To wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na samym końcu na swoją stronę.